Dzisiejsza uroczystość w Klębowie, 188. rocznicy Bitwy Grochowskiej i śmierci generała Żymirskiego, włodarza, żołnierza i właściciela, fundatora naszego kościoła, zbiega się również ze 190-leciem fundacji tego kościoła w Klębowie pod wezwaniem świętego Klemensa. Uroczystość i pamięć Żymirskiego wiele lat w pamięci mojej rodziny tkwiła i przerodziła się do tej pięknej uroczystości. Jestem prawnukiem generała Franciszka Żymirskiego i to, co chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to wspaniałe, że w gminie Klębów co roku możemy się spotkać. Dla nas to jest też wielka okazja rodzinna, bo spotykamy się z rodziną, ale także, że od tylu już lat, no niestety za czasów komuny tego nie było, ale teraz już mamy od 30 prawie, możemy spotykać się z okazji śmierci, niestety śmierci, no ale jest to takie radosne spotkanie wszystkich, dla których to, jaki generał był, co robił, jak ważny był dla swojego pokolenia i jak ważny jest dla nas jego przykład, jego osoba i jego tradycja. Generał Żymirski to niezwykle ważna postać dla Klębowa, dla gminy Klębów, bo to nie tylko patriota, powstaniec, ale też i, a może i przede wszystkim dla naszych mieszkańców, właściciel ziemski Klębowa, fundator kościoła w Klębowie, przed którym tutaj się znajdujemy. I zgodnie z wolą, ostatnim testamentem generała Żymirskiego, co roku odprawiana jest msza święta w intencji generała Żymirskiego. Natomiast od kilku lat rozbudowujemy te uroczystości, różne inne wydarzenia. W tej chwili uczestniczymy w jarmarku produktów lokalnych, który cieszy się coraz większą popularnością. Możemy tutaj zobaczyć, nabyć produkty lokalne, wędliny, takie jak wędliny, miody, pierogi, sery, ale też inne smakołyki przygotowywane przez mieszkańców naszej gminy. Natomiast wczoraj po raz pierwszy w gronie biegaczy z gminy Klębów odbyliśmy taki pierwszy bieg upamiętniający generała Franciszka Żymirskiego, można powiedzieć, że śladem generała Żymirskiego, czyli od Klębowa, w którym jest pochowany, do Olszynki Grochowskiej, w której został śmiertelnie ranny. Mogę dodać, że również brałem udział w tym biegu. Pokonaliśmy prawie 30 kilometrów na miejscu w Olszynce Grochowskiej. Złożyliśmy wiązankę i złożyliśmy cześć generałowi Żymirskiemu. Znajdujemy się właśnie w Klębowie. Mamy dzisiaj uroczystości związane ze 188. rocznicą śmierci generała Żymirskiego. Postaci, która w sposób szczególny przyczyniła się właśnie w tym miejscu, gdyż dobra, które przekazał na rzecz właśnie gminy Klębów, między innymi również kościół, który widzimy na tyłach, to właśnie zasługa generała i jakby czasów, w których tutaj na tych ziemiach przebywał.